Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj omówimy sobie herbatę rwandyjską, herbatę zieloną Rwanda Mountain Tea. Zanim Wam pokażę pudełko, prawda, i wszystko inne, to pozwólcie, że najpierw tą herbatę dla Was opiszę. Ta herbata zbierana jest na powierzchni gór, w górach sięgających 2400 do 2600 metrów nad poziomem morza. Zbierana jest przez firmę Rutsiro, która mieści się na terenie stolicy Rwandy, Kigali. Firma ta również, słuchajcie moi drodzy, nie tylko zbiera herbatę, nie tylko zbiera się w niej herbatę, ale również i jest to firma mająca nowoczesne, prawda, tutaj kwestie dotyczące budów, czyli betonu przede wszystkim, jak również i tworzy elektrownie wodne. Także jest to firma taka wielobranżowa, bym powiedział. Firma również, która, słuchajcie, na samych plantacjach herbaty zatrudnia 13 tysięcy Rwandczyków. To właśnie firma Rwanda Mountain Tea. Oczywiście uprawy przed nią produkowane są te uprawami ekologicznymi, uprawami organicznymi, które mają wszelkiego rodzaju, prawda, tutaj certyfikaty typu ISO, prawda, i tego typu. To warto też oczywiście dla Was wszystko zaznaczyć. Herbata zbierana jest, z tego co wiem, ręcznie, prawda, bez użycia pestycydów, różnych innych substancji, rzecz jasna, tego typu, to jest chyba jasne. Jest to herbata nieco droższa, bym powiedział, jak chodzi o herbaty rwandyjskie, od innych herbat, ponieważ kosztuje za 170 gram 28 zł. Także już jest to, jak na Rwandę, całkiem sporo. A Rwanda naprawdę ma mega ciekawe herbaty, to już o tym wielokrotnie mówiłem, powtarzać się nie będę. Co tutaj mogę Wam jeszcze pokazać, to oczywiście pudełko tej herbaty. Pudełko tej herbaty wygląda w ten sposób. Mamy tutaj właśnie napisane, co i jak Rwanda Tea. Jest to oczywiście Mountain Tea, prawda? A blend by Rwanda Mountain Tea, czyli jest to blend. 175 gram, czyli za tyle płacimy 28 zł. Rwanda Tea, a natural leaf kinning. Carefully selected high grown green tea. Prawda? Tak mamy napisane tutaj. Trochę mi okularki zapadawało od maseczki, niestety, dlatego też muszę w ten sposób patrzeć. Mamy też oczywiście, ile ta herbata zawiera energii, protein, carbohydrates, czyli pewnie chodzi tutaj o węgiel, lipids, czyli lipidów, tak? Tu mamy dokładnie wszystko określone. Do kiedy jest ważna? Do 14 lutego 2023 roku. Made in Rwanda. Tak, także tak to wygląda, to jest z tej strony, jak ktoś chce przeczytać. Po tej stronie również mamy napisy. Jak również tutaj mamy pewnie opis, jak to się tą herbatkę przygotowuje, tak. Tutaj o. Tu po tej stronie też mamy opisy. Opis tejże właśnie herbaty, tak. Jak ktoś chce przeczytać, proszę bardzo. I mamy oczywiście w środku taką srebrzystą ciudrachę, tak. Także tak to wygląda. Chowamy to. I teraz tak. Czym taką herbatę pić? Można oczywiście w filiżance, tak jak tutaj to jest rosyjska filiżanka firmy Łomonosow. Można też oczywiście, co ja bym bardziej zalecał, pić w czarkach. W takich czarkach jak ta. To jest akurat czarka z glinki Yixin. Prosto z Chin. Kupiona w sklepie Chińsk Mazowiecki. Prawda? Bardzo ładna czareczka za 50 zł. Naprawdę piękna czarka. Ale ja będę ją pił akurat tutaj w tej filiżance za 180 zł. Ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak ta herbata wygląda, jaki ma ona wygląd. Zatem sobie wlewamy tą herbatę.
góry, żeby to ładnie wyglądało. Zapach się roznosi, taki bym powiedział, już od razu mówię. Zapach taki szpinaku, bym powiedział, takiego właśnie szpinakowaty. O, taki szpinak przede wszystkim tutaj. Czuć tu świeży szpinak. Z takim dodatkiem może trochę trawki, ale bardziej szpinaku. O, coś takiego. Zbierane jest na, tutaj, te góry są na mniej więcej, tak jak tutaj było powiedziane, one się znajdują w Kongo, Nil, coś takiego w tych rejonach. Czyli pewnie na granicy Konga, tutaj jakiś źródeł Nilu może, nie wiem, czy Nilu też jako takiego, tak? Teraz jak te liście wyglądają? Liście wyglądają, słuchajcie moi drodzy, tu ja wam pokazuję liście nierozwinięte w ten sposób. O. One są całkiem ładne, ale pewne rzeczy mi się nie podobają, na przykład tego nie powinno tu być. Zbyt droga herbata, żeby były takie jakieś tutaj patyczki tego typu, prawda? Ale kolor jest, nie jest matowy, jest zielony. Także to jest duży plus. Mamy zielony, ładny kolor. Nie ma tutaj co się do czego przyczepić. Przyczepiłbym się, tak jak mówię, do tych właśnie patyczków, bo one są niepotrzebne. Zupełnie, tak? O tego typu rzeczy. Teraz pokażę wam, jak wygląda tutaj rozwinięty liść. Rozwinięty liść wygląda w ten sposób. Też całkiem ładny, zielony liść. Nie powiem, bardzo fajny, kształtny. I tyle, co mogę powiedzieć, tak? Natomiast, tak jak mówię, cały czas przyczepiłbym się do tych patyczków tutaj, do tego. Rozwinięte i nierozwinięte liście. Teraz wam pokażę, jak wygląda z kolei sam napad. Napad wygląda tak. Ładny, zielony, taki, no zielony napad, prawda? Trochę matowy, o, tak bym to określił. Także tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o sam napad, to już sobie te liście zabierzemy. Także tak to wygląda. Na koniec wam powiem o dwóch rzeczach, ale to już na koniec, sam na razie zobaczymy, jak herbata smakuje. Lekko szczypie w język. Tak, jakby ten język miała zamiar go, jak gdyby go tak szczypać, złapać go, o, tak jak takie szczypaweczki trochę. Ma ewidentnie smak właśnie taki, bym powiedział, szpinaku. Nie ma tu smaku umami, tak jak w przypadku herbat japońskich, tylko tak smak szpinaku bardziej, o, tak bym to powiedział. Bardziej taki szpinakowaty. Dlatego też świetnie pasowałoby pod potrawy ze szpinakiem. Jakieś, nie wiem, pani pala, prawda? Potrawy takie indyjskie, ale w kierunku właśnie szpinakowym. Myślę, że by doskonale by pasowało pod potrawy wietnamskie. Chińskie może troszkę mniej. Może pod dim sumy na przykład by pasowało, jeżeli chodzi o potrawy chińskie. Pod potrawy z akabangą, czyli małym sekretem, małą taką buteleczką z przyprawą akabanga, czyli tutaj z przyprawą pili pili płynną. Pod tego typu rzeczy. Może pod rosół by pasowało całkiem nieźle. Na pewno nie pod słodyczy żadne. O nie, nie, nie. Chociaż może ewentualnie pod jakieś ryżowe ciasteczka. O, coś takiego, ale to nie jest słodkie. Także pod to by świetnie tutaj nam ta herbata pasowała. Czy generalnie kuchnia wietnamska. Nie wiem, jak smakuje kozina, więc tu się nie mogę wypowiedzieć. Ale skoro to herbata zwandyjska, to być może by pasowała do tego. Ale tak jak mówię, generalnie kuchnia wietnamska. Nie wiem, może by pasowała pod banany smażone, te takie banany, które kupiły się do smażenia, takie chipsowate trochę w smaku, bym powiedział.
do tego myślę by pasowała. Teraz tak, coś wam pokażę, co miałem wam pokazać na koniec. To jest, moi drodzy, słuchajcie, puszeczka za 20 zł kosztuje do herbaty. Ja wam radzę taką puszkę zakupić. Jak chcecie sobie jeździć na przykład z herbatą gdzieś tam, prawda, sobie pojechać dalej, ponieważ ma bardzo dobre zapięcie, zamknięcie. Mój synek 6-letni, kurde, nie mógł tego otworzyć, a jest silny chłopak. O, tak wygląda zamknięcie, widzimy tutaj. Genialna drewniana zatyczka. Tak wygląda on. Tu mamy z kolei opis. Piękne gwiazdeczki tutaj. O. Także całkiem fajne. Całkiem fajna. Przyjemna. Paczuszka, ja tu akurat trzymam czarną dwandyjską herbatę. Czarną jak smoła. Dobra. Także tak to wygląda. O, tutaj 20 zł kosztuje. Warto kupić, myślę. W galerii Lębielińska notabene. Teraz dwie ostatnie rzeczy, moi drodzy. Zanim was pożegnam, zanim polecę to oczywiście do picia babci, ponieważ no akurat bardziej w letnie dni się herbata zielona, a nie w jesienne, ponieważ herbata zielona schładza organizm tutaj. O. Nawet gorąco, ona go nie ociepla, tylko go składa. Czarna herbata, bardziej organizm staje się ciepły. Ale wam pokażę dwie rzeczy, które niedawno jedną moja żona zakupiła, drugą zakupiłem jakiś czas temu ja. Oczywiście są to dwie tak zwane arafatki, albo inaczej mówiąc kefije. Prawidłowo mówiąc, powinna to być kefija albo też szmak. Tak ona, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. To jest kefija z Syrii. Miało to jeszcze Made in Syria napisane, o. Tak wygląda, żółta kefijka. Bardzo fajna, przyjemna, cieplusia. Naprawdę bardzo miła. A to jest z kolei kefija egipska przy granicy z Izraelem. Z miejscowości jak najbardziej beduńskiej. Chyba się nazywa jakoś Tab albo Tabiz, nie pamiętam dokładnie. W linku w opisie dodam, z jakiej to miejscowości jest. Także tak to, moi drodzy, tutaj to wygląda. Bardzo fajna kefija. Może służyć jako oczywiście szalik, prawda? Tutaj możemy się ocieplić. Również może służyć jako... Tutaj akurat sobie trochę żarty porobię na koniec. Ale może służyć jako maseczka na twarz. A to robimy sobie coś takiego. Tak. Zawiązujemy. I wyglądamy jak przestępca na dzikim zachodzie, prawda? Tutaj idziemy i nas policja tu nie zaczepi. Mamy prawdziwą maseczkę na twarz. Fajna, oddychająca, nie jakieś tam nie wiadomo co, sztuczne. Mamy coś takiego, prawda? Przy okazji tak sobie zdejmujemy i możemy od razu pić naszą ulubioną dwandyjską zieloną herbatę. Gruba oczywiście jest zrobiona, słuchajcie, z niczego innego, ta kefija, jak z bawełny, prawda, zbierana niegdyś przez czarnych niewolników, jakiś czas temu, prawda, albo możemy sobie zrobić coś takiego, taką kefijkę, tu założyć sobie tak zwany, jak to się nazywa, moi drodzy, dookoła to się nazywa nie buca, tylko to się nazywa, z tego co ja pamiętam, ja bym sobie przypomniał, chodzi o taki sznur dawniej z wielbłądziej sierści, który przytrzymywał właśnie kefiję. To się nazywa agal, właśnie ten sznur. Ewentualnie możemy również sobie zrobić na terrorystę, czyli w ten sposób. I teraz jesteśmy w pełni zgodni z polskim prawem, które nakazuje noszenie maseczek, tak? O, w ten sposób robimy się na terrorystę, bądź też na taliba, ewentualnie, o. I możemy teraz tak iść na miasto, czyli Allah Akbar i wszystko jasne. Dobra, także tak to wygląda, moi drodzy, to był oczywiście żarcik, swego rodzaju trochę prześmiewczy, z noszenia maseczek.
Notabene nie przeczę noszenia maseczek w miejscach tutaj zamkniętych, bardziej przeczę noszeniu maseczek w miejscach otwartych, gdzie raczej ludzi nie ma po co się dusić. Także szczęść Boże, z Panem Bogiem, babcie, poczęstujcie dobrą rwandyjską herbatą. Muzungu. Marcin Wiśniarski, dobra herbata.